Cześć, rodzinka. Jestem na szczycie, który się nazywa Kolberg. Obok miejscowości Obermurbach. Jest to jakieś 65 km na południe od Monachium. Szczyt ma 1046 metrów. Ja wspinałem się od wysokości około 690. To nie ma tragedii. Cóż, widok spektakularny to nie jest. Myślałem, że będzie widać Alpy. Uznałem, że tu gdzie stoję to szczyt. No, może gdzieś tu. Dobra, powiedzmy, że to jest szczyt. Z krawędzi nawet widać dolinę. Trochę to wygląda inaczej niż w Tatrach, gdzie szczyty są gołe. Poza tym nie ma szlaków. Jak widać, będzie po prostu las. Na mapie jest zaznaczone, że ścieżka się kończy jakieś 200 metrów stąd. I trzeba samemu szukać szczytu. Jest to jakaś zabawa, ponieważ szczytów tu jest 5, a za tymi 5 szczytami było jeszcze kilka. I ciężko znaleźć właściwy szczyt. Ale myślę, że to jest szczyt szczytów. Aczkolwiek pójdę jeszcze tam. Może będzie metr wyżej. Dobra, powiedzmy, że tam jest 10 metrów wyżej. Nie jest problemem się tu zgubić. Nie ma absolutnie żadnych szlaków. W ogóle przejechałem tu z rowerem. Rower zostawiłem jakieś 50 metrów niżej. Już się dalej nie dało jechać, jak widać. Aczkolwiek jechać się też nie dało, bo jest dość stromo. Natomiast będzie się fajnie zjeżdżać. Dobra, wersja druga. Jestem na szczycie szczytów. Nie widzę, żeby coś było jeszcze wyżej. No i nie wiem, jak wrócić. Muszę iść gdzieś tam. Po mój rower. Jest dość stromo. Patrzę, to jest mój poziom. Nie wiem, czy to widać na filmie. Jest dość stromo. W ogóle gór nie widać. Słaby szczyt. Wydrukowałem sobie taką mapkę. Są zdjęcia, w internecie też widziałem. Natomiast nie wygląda to jak na zdjęciach. Według planu idzie się tu 2 godziny. Natomiast może z godziny szedłem. Może mniej. W ogóle jest tu dość grząsko. Wszędzie słychać owady. Jakieś mnie czasem zaczepiają, ale nie ma tragedii. Natomiast szum jest jakiś całych rojów. Są jakieś dziwne zielone roślinki, których wcześniej nie widziałem. Boję się na to nadeptywać, czy to nie trujące. Cóż, wziąłem sobie złe buty. Trzeba chodzić w normalnych butach. Dobra, idę gdzieś tam. Takie ścieżki według przewodnika, który znalazłem w górze, są dość dokładne. Było zaznaczone, że piąte takie zejście w pole to idzie na szczyt. No tak nie, powiedzmy, że to jest takie piąte wejście. A później trzeba szukać całej drogi. Ta droga według mapy prowadzi donikąd, nagle się kończy i urywa. Nie będę tam szedł. Pewnie nic ciekawego nie ma. Cóż, wracam i byłem pojeździć jeszcze po okolicy. Trzymałem się, żeby jeszcze pokazać jeden problem. Jeżdża się rowerem, jest bardzo stromo, bardzo szybko się rozpędza. Hamulce trochę nie wyrabiają. Kurde, gorące. Droga nie jest płaska, jest taka wybrzuszona.
bo za to widać na filmie. Jak się jedzie szybciej, jest bardzo niestabilnie, ponieważ to są jakieś kamyczki i się bardzo łatwo przewrócić. Trzeba bardzo uważać, ale fajnie. Odkryłem strumyczek. Woda, trzeba przyznać, jest to krystalicznie czysta. Jest tu taka rzeczka. Są jakieś spływy pontonowe. Wcześniej widziałem jakiś kajak. Tylko nie wiem. Most. Nie wiem, jak przepływają przez coś takiego. Przez to chyba trzeba ręcznie się przenieść. Ile poszukać, gdzie to się zatrzyma.